Gdańsk nas przywitał piękną plażą. Część pierwsza, a widok z apartamentu naprawdę cudowny. Na dole mamy food hall, pierwsza atrakcja Muzeum II Wojny Światowej. Niesamowita architektura, nowoczesne, bezkompromisowe muzeum. Kochani, tu musicie sami przyjechać i to przeżyć. Tu nie ma co opowiadać, naprawdę. W każdy wtorek macie darmowe bilety. Warto zabrać dzieciaki. Polecamy wybrać się do muzeum dwukrotnie z dzieciakami i samemu. Płat wielki gut. Polecenia trafiliśmy do baru turystycznego. W tym dniu musieli mieć jakiś gorszy dzień. I niech tak pozostanie. Gudnie zaspokojona naprzeciwko piekarnia gruzińska. Wzięliśmy bułę ze szpinakiem, haczapuri i dwa rogale na słodko. Haczapuri było naprawdę dobre. Wieczorem w mieszkaniu zamówiliśmy Volta. Sałat Story z Gdańsk Forum i Ristorante Paz. Co wam powiem, strzał w dziesiątkę, było wszystko fantastyczne. Makarony przepyszne, sałateczki świeże, soczyste. I przede wszystkim zdrowe i lekkie. A te wrapy też robiły robotę. Z kurczakiem i szarpaną wołowiną. Gdańsk, część druga. Samego rana wyruszyliśmy do Sopotu na molo. Dopadł mały głód, to wpadliśmy do drukarni kawiarni. Max usnął, to wzięliśmy na wynos. Na start rozgrzewający napar z rozmarynem. Roll z kremem czekoladowym. Croissant z kremem pistacjowym i croissant z czekoladowym. Moje marzenie zostało spełnione i wpadliśmy do stoczni gdańskiej pod słynną bramę. W tym dniu emocje ściskały serce. A wieczorem wpadliśmy do food hall. Tu zjecie dania europejskie, jak i azjatyckie. I napijecie się drinka. Hala ma naprawdę spoko klimat. Na początek wpaduje ramen z krewetkami w panko i z mlekiem kokosowym. Był naprawdę w porządku. Jeden z lepszych, który jadłem. Maksiowi też posmakował. Następnie wpadły pierożki z ukraińskiej knajpy. Potem pizza neapolitańska, która była naprawdę w porządku. Następnie kuchnia indyjska. Butter chicken był smaczny. Z banditos wpadły tacosy. W trzech rodzajach: kurczak, wołowina i wieprzowina. Mogły być bardziej soczyste. Wpadajcie do food hall, bo naprawdę warto. Gdańsk, część trzecia. To co, lecimy na śniadanko? Do restauracji chleb i wino. Dwa dzieciaków wpadło kulinarne uniesienie. Dwa naleśniki z twarogiem, gof z jogurtem naturalnym i owocami. Dla nas wpadły wafle po benedyktyńsku i omlet szefa kuchni. Było przepysznie, polecamy 100%. Wstępnie pospacerowaliśmy po starym mieście. Miłość od pierwszego wejrzenia. Cudowne, klimatyczne, fantastyczne miasto. Potem wyruszyliśmy w rejs. Czarną perłą, pirackim statkiem. Rejs w kierunku Westerplatte. W obydwie strony dorosła osoba 80 zł, a dzieciaki 60. Oj, warto. I znów z polecenia wpadliśmy do cukierni Umam. Deserki smaczne, rogal z białym makiem również. Dziękujemy za wszystkie wiadomości i polecajki z Gdańska. Idziemy na plażę, Jastrzębiej Górze. Dzieciaki moczą stopy. Jesteśmy w najdalej wysuniętym miejscu w Polsce. Dojechaliśmy do Torunia. Na obiadek wybraliśmy restaurację naszą toruńską. Obiadek pyszny i domowy. Trafił się nam apartament w centrum Torunia z takim oto widokiem. No to co, idziemy w miasto. Toruń okazał się pięknym, klimatycznym miastem. Te precelki też smakowały. Wolnym krokiem idziemy do Muzeum Żywego Piernika. No kochani, tam to się dopiero działo. Był loch dla niegrzecznych. Wspaniały klimat i wspaniali prowadzący. Nie mogliśmy nagrywać, ale mamy kilka zdjęć. Zuzia urabiała ciasto, mama przesiewała mąkę, tata wsypywał tą mąkę i zrobiliśmy wspólnie pierniki. Wyszły naprawdę fajne. Będzie dekoracja na choinkę. Miejsce do zwiedzenia obowiązkowe. A wieczorem wpadły naleśniki z manekina. Było smacznie i niedrogo.